Broken Ranks już na horyzoncie, więc każdy z nas musi podjąć jakże trudną decyzję. Kim grać? Jest to o tyle trudne, że wybór, który podejmiemy, będzie towarzyszył prawdopodobnie już do końca gry. No chyba, że zaczniemy od początku. Jeśli tu jesteście, to prawdopodobnie macie nadzieję, że powiem wam, kim macie grać. No i niestety nie powiem wam tego w tym filmie, ale zamiast tego przedstawię wam wszystkie plusy, minusy, dobre strony, mocne strony, słabe strony, zady, walety, wady i zalety wszystkich klas postaci w taernie. Zwrócę uwagę na kilka istotnych kwestii, które może pomogą wam zadecydować, kim powinniście grać, i film ten kieruje zarówno do nowych graczy, jak i do weteranów, chociaż chyba bardziej do tych nowych graczy, którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę z Broken Ranks. Zapraszam! Żeby sobie trochę ułatwić, na początku podzielimy sobie klasy w Broken Ranks na trzy kategorie. Damage, debuff i wsparcie, bo do końca nie wiedziałem, jak to nazwać, więc nazwijmy to wsparciem. Zajmiemy się na początku damage'em, ponieważ to damage jest najbardziej moim zdaniem oblegany przez graczy na początku. W sensie, wiecie, każdy bierze damage na początku, kto by nie chciał siać spustoszenia, wiecie, solować wszystkich bossów. No tyle, że z tym bywa różnie. Otóż damage'e w Broken Ranks nie robią za dużo same, w sensie, okej, gra nim jest bardzo fajna, ale żeby na przykład solować bossy, no to już bywa różnie. W taernie, czyli w wersji 2D tej gry, ja na 93 poziomie barbarzyńcy nie potrafiłem wysolować bossa, którego mój ziomek na voodoo 60 level robił bez problemu. No tyle, że może po prostu byłem noobem. Też tak może być. Ale wracając. Jeżeli jednak planujecie grać damage'em, no to macie do wyboru maga ognia i barbarzyńcę. Obie te klasy są fantastyczne do solo gry na początku. Serio. Więc jeżeli zaczynacie przygodę i chcecie poznawać samemu grę, robić solo questy bez większego problemu, solować te mniejsze bossy, wykonywać zlecenia, dobrze sobie radzić nawet w PvP na początku, no to właśnie damage jest dla was. Co jest bardzo istotne, damage mają ataki obszarowe, czyli w przypadku maga ognia jest to deszcz ognia i meteoryt przy okazji, a w przypadku barbarzyńcy grad, czy tam trzęsienie ziemi, jak ktokolwiek się teraz nie nazywa, bo dopiero to weszło do gry. I to ma serio ogromne znaczenie, ponieważ możemy sobie rzucić atak obszarowy, który od razu zabija 5 przeciwników i nie musimy czekać, aż te 5 przeciwników wykona animację. No i tak dla kontrastu, inne klasy postaci, no dosyć ciężko sobie z tym radzą i muszą przeczekać, aż wszyscy zaatakują, co jest upierdliwe. No dobra, ale zapytacie mnie, jaka jest różnica między magiem ognia i barbarzyńcą. Kogo lepiej wybrać? No więc mag ognia jest lepszy. Teraz przechodzimy do debufferów. Nie, dobra, dobra, spokojnie, nie mogę się powstrzymać. Zacznijmy od maga ognia. Maga ognia przede wszystkim jest postacią dystansową, co znaczy, że będzie strzelał przed barbarzyńcą, co znaczy, że w PvP ma większe szanse na przeżycie, ponieważ zabije barbarzyńcę, zanim ten zdąży do niego podejść. Logiczne. Właśnie, bo może w sumie ktoś tego nie wie, w taernie to działa tak, że najpierw bije się urokami, potem bije się dystansowo, a potem bije się na blisko. Tak działają tury, więc to ma dosyć spore znaczenie, na przykład w przypadku voodoo, do którego zaraz dojdziemy. Wracając jednak do maga ognia. Tak więc ma on bardzo duży damage, ale przez to jest bardzo papierowy, co znaczy, że jeżeli nie poradzimy sobie z przeciwnikiem, który nie jest bossem, w pierwszej rundzie mamy dużą szansę na to, że ten przeciwnik po prostu podejdzie i nas zabije. Co sprawia, że gra magii ognia jest na dłuższą metę troszeczkę irytująca, ponieważ często będziemy padali. A śmierci, przynajmniej w wersji 2D, były bardzo bolesne i czasami potrafiły kilka godzin gry nam zabrać i bezpowrotnie stracić punkty expa. Ma to sens to zdanie? Nie wiem, jakie kary od śmierci będą w Broken Ranksie, ale spodziewam się, że równie bolesne. Zatem MO to papier. Przejdźmy do barbarzyńcy. Barbarzyńca jest troszeczkę bardziej tankowaty, w sensie wytrzyma trochę więcej. Wydaje mi się, że to jest taki bardziej bezpieczny pik, jeżeli nie chcemy się aż tak frustrować. Chyba, że weźmiemy pod uwagę to, że barbarzyńca niczym absolutnie nie trafia. Tak, barbarzyńca ma bardzo duży damage i serio potrafi nieźle klepnąć, tyle że on po prostu nie trafia. To jest problem barbarzyńcy, ale sytuacja zmienia się w momencie, kiedy jesteśmy w drużynie na przykład z rycerzem. Ponieważ rycerz może nam dać buffy, które sprawią, że będziemy już lepiej trafiali. A jeszcze lepiej sytuacja wygląda, kiedy nasza drużyna zdebuffuje przeciwnika. Wtedy to już w ogóle, to możemy napieprzać ile się chce. Napieprzać ile się chce. Więc tak, do gry solo mag ognia jest jak najbardziej dobry. Jeżeli gramy na przykład z kolegą i ten kolega weźmie rycerza, to obowiązkowo moim zdaniem powinniśmy wziąć barbarzyńcę. Barbarzyńca jest świetny w połączeniu z rycerzem, ponieważ staje się wtedy maszyną do zabijania w teorii. Damage mają jednak jeszcze kilka problemów, mianowicie po pierwsze są dosyć kondycjo i manożerne, w sensie wiecie, zrobią kilka ciosów i już nie mają czym walczyć, więc będziecie musieli często chodzić na odpoczynki albo korzystać z potek. No, co bywa dosyć uciążliwe czasami. Tutaj barbarzyńca wygrywa troszeczkę z magią ognia, ponieważ może dostać od druida kondycję, co sprawi, że może tak naprawdę nawalać ile chce. Mag ognia, no, dostanie obniżenie many, ale to dużo mu nie da. Damage jednak mają jeszcze jeden bardzo poważny problem, mianowicie problem ze slotem w drużynie. I nie wiem jak teraz to będzie wyglądało, ponieważ wprowadzają wyszukiwarkę drużyn, czyli prawdopodobnie ten problem będzie o wiele mniejszy, ale wcześniej w taernie w wersji 2D było tak, że no damage miał duży problem ze slotem. W sensie, wiecie, damage zawsze jest potrzebny, czasami nawet dwa damage grają w drużynie, tyle że potrzebujecie wysoki level, żeby gdziekolwiek się dostać. Czyli przypuśćmy, jeżeli na 60 poziomie rycerz może iść sobie już na modliszkę,
to barbarzyńca musi do tego 80-90 poczekać, a to jest różnica kilkudziesięciu leveli, więc jest to dosyć spora różnica. Dlatego jeżeli byście chcieli szybko sobie, wiecie, odkrywać grę i poznawać nowe końcowe bossy, albo nawet te po prostu wyższe bossy, no to damage chyba nie jest zbyt dobrą opcją dla was. Nieco inaczej sprawa ma się, jeśli chodzi o debufferów. Tutaj płynnie przechodzimy do jedynej postaci, która nie jest damage'em, a ma atak obszarowy, więc jeżeli lubicie ataki obszarowe, ja na przykład bardzo lubię, no to łucznik jest idealną postacią dla was. Łucznik to generalnie jest hybryda wszystkiego. W sensie łucznik tak, łucznik potrafi atakować obszarowo, więc potrafi na przykład robić mięsko i zarabiać hajs. Dodatkowo łucznik jest wytrzymały, ponieważ ma dużo zasobów, czyli kondycji i many, więc może strzelać tymi pociskami ile chce. Dodatkowo łucznik może bardzo fajnie omijać pociski, które w niego lecą, ponieważ ma dużo zręczności. Dodatkowo często trafia. Dodatkowo sam debufuje i sam ma nawet całkiem spory damage, więc łucznik jest hybrydą wszystkiego, która jedyne czego nie ma, to nie ma leczenia, ale serio, on ma wszystko co jest potrzebne, żeby dobrze się bawić i grać samodzielnie, więc jeżeli lubicie grę samodzielną, no to łucznik jest naprawdę świetną opcją i tego nie mówię tak, ponieważ grałem łucznikiem i stwierdzam, że łucznik jest jedną z najfajniejszych klas, jakimi grałem i szczerze mówiąc go polecam. No i właśnie łucznik jest spoko opcją dla graczy, którzy chcą sobie pograć też solo, którzy chcą sobie poznawać świat, zrobić questy, ponieważ dobrze sobie radzi z questami i osobiście nie miałem problemów z nim, kiedy robiłem questy, po prostu on nawet sobie lepiej radzi od damage'ów, ponieważ potrafi debuffować sam, więc jest naprawdę OP. No ale jak wiemy, jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, w sensie łucznik jest no nie idealny na każdym aspekcie. To znaczy, ma atak obszarowy, ale bije on mniej od ataku obszarowego barbarzyńcy lub łucznika, a przy okazji kosztuje też bardzo dużo kondycji. No ma debuffy, faktycznie, i te debuffy są całkiem silne, ale jednak voodoo jest chętnie brany do drużyn i to voodoo ma najsilniejszy debuff w grze, więc łucznik jest trochę bardziej kiepski. No łucznik fajnie omija pociski, ale wydaje mi się, że shit omija te pociski lepiej. Tak więc łucznik ma wszystko co potrzebne, ale nic nie robi idealnie, więc jest to po prostu fajna hybryda, która może was zaciekawić i ja naprawdę ją polecam. Dalej lecimy do voodoo, czyli kolejnego debuffera, który jest broken. Tak jak jest broken rank, to jest broken postać, ponieważ voodoo aktualnie chyba ma się najlepiej w mecie. Wszyscy go polecają, no i też muszę go polecić, ponieważ będę nim grał na broken ranks. Czyli, no muszę go faworyzować. Voodoo moim zdaniem ma przede wszystkim najsilniejszy debuff w grze, o wiele silniejszy od Shida i łucznika. Voodoo ma także ukazanie śmierci, czyli chyba najmocniejszy skill w grze, który daje bardzo mocnego debuffa, a także może zabić wroga. Nieważne, czy ma 1000 HP, czy trochę więcej. Więc to jest generalnie OP i często sprawia, że gra voodoo jest po prostu przyjemna, ponieważ człowiek się cieszy, kiedy zabija wroga, albo jakiegoś bossa, albo to może być na przykład, no nie wiem, gościu PvP, z którym walczycie, debuffujecie go i ten chłop nie może nic zrobić, biedny. Na przykład taki barbarzyńca. Więc voodoo jest dobry w PvP, jest dobry w bossowaniu, jest dobry... W bossowaniu jest takie słowo? Jest dobry w robieniu bossów. Dodatkowo posiada wyssanie many, czyli możecie sobie no, wystać manę przeciwnikowi, dzięki czemu macie więcej zasobów. No i co najważniejsze, tak jak wspomniałem, solowanie bossów. Voodoo potrafi zrobić bossa o wiele wcześniej od innych klas postaci solo, więc jeżeli chcecie jako pierwsi pokonywać bossy, no to myślę, że voodoo jest idealną klasą postaci dla was. Na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Voodoo atakuje pierwszy, ponieważ on atakuje na uroki, więc zawsze będzie atakował pierwszy, co ma ogromne znaczenie na przykład podczas PvP, gdzie tak jak wspomniałem przed chwilą, no robimy z gościa marionetkę, która nic nie potrafi zrobić, zanim ten do nas w ogóle się zbliży albo rzuci jakikolwiek czar. Więc voodoo OP. No a na pewno jest silniejszy od Shida. No tak, jest jeszcze Shid. Przyznam szczerze, że Shidem nigdy nie grałem, nigdy nie było mi z nim jakoś po drodze, ale no znam zwolenników tej postaci, mój ziomek nią grał i mówił, że jest całkiem spoko. Nie wiem, nie wypowiem się, wydaje mi się, że Shid jest dobrą postacią przyszłościową, ponieważ może dostać buffy w przyszłości, ponieważ chyba ostatnio nie ma się najlepiej ta postać, więc Shid, no jeżeli nic innego nie macie ochoty grać, to Shid też jest okej, po prostu. Ma dobry debuff, dobrze unika, dobrze sobie radzi w PT, ma fajne combo z barbarzyńcą, więc generalnie może nawet nie jest to taka zła opcja. Trzeba byłoby zobaczyć na Broken Lance, jak będzie się sprawował. No i ma całkiem fajne animacje, to też trzeba przyznać. No i zostają jeszcze postacie wsparcia, tak to nazwałem, czyli zostaje jeszcze druid i zostaje jeszcze rycerz. Zajmiemy się najpierw rycerzem. Przyznam szczerze, że jest to bardzo fajna opcja. Gdybym nie grał w voodoo, to pewnie znowu bym zrobił rycerza. Rycerz, no cóż, no przede wszystkim jest nastawiony pod grę zespołową, więc jeżeli gracie sami bez znajomych, absolutnie nie bierzcie rycerza, no chyba, że chcecie grać po prostu z innymi graczami, których nie znacie w PT, co prędzej czy później będziecie musieli robić, no ale tak czy siak, rycerz jest głównie pod drużynę. Rycerz dzięki swojej tarczy ma wysoką przeżywalność i dzięki temu też jest ekonomiczny, to znaczy, że rycerza możecie zbudować za parę złotych i tak naprawdę pokrywą od śmietnika możecie walczyć,
i to spokojnie wam pozwoli wytrwać w drużynie, gdzie inni będą musieli tego złocisza wydać trochę więcej. Więc rycerz jest fajną opcją, jeżeli nie macie kasy, a jest nowy serwer, więc w sumie to jest takie logiczne, że nie będziecie mieli kasy na serwerze. No i ten rycerz jest bardzo przeżywalny, co za tym idzie, no nie ma to jakiegoś dużego znaczenia na pierwszy rzut oka, ale moim zdaniem ma olbrzymie znaczenie, ponieważ po pierwsze, z okazji, że jest przeżywalny, to mniej się irytujemy na grę, ponieważ no w drużynie wszyscy będą padali, a my będziemy stali z tą tarczą od świetnika i dzięki temu nie będziemy tracili expa, będziemy lecieli cały czas do przodu, a przede wszystkim jak będziemy robili bossy, no to może być taka sytuacja, że wszyscy w teamie padną, a akurat to my przeżyjemy i dokończymy bossa, a wtedy item spadnie dla nas, tak w idealnej sytuacji. Więc moim zdaniem rycerz jest bardzo fajną opcją, jeżeli także na przykład nie chce wam się skupiać tak bardzo na grze. Jeżeli na przykład byście chcieli zagrać sobie w Broken Ranksa, ale przy okazji sobie posłuchać muzyki, poczytać książki, zrobić sobie kanapki, wyjść do sklepu, no to rycerz jest idealny dla was, ponieważ on w drużynie nie robi zbyt dużo, w sensie on rzuca sobie buffy, rzuca sobie ochronę, rzuca sobie blok tarczą i stoi. I to jest całe zadanie rycerza, ewentualnie odnawiać buffy, więc gra nim jest dosyć nudna, ale jest bardzo, bardzo prosta, więc rycerz... ciekawa opcja. No i na koniec został jeszcze druid. I druida specjalnie zostawiłem na koniec, ponieważ jest to klasa postaci bardzo specyficzna. Jeżeli ktoś z was lubi na przykład, nie wiem, polewać sobie palce wrzątkiem, no to gra druidem jest sam raz dla was. Do czego dążę? Dążę do tego, że gra druidem po prostu nie oddaje. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że w drużynie wszystkie błędy będą leciały na wasze konto, prawdopodobnie, ponieważ będziecie musieli leczyć swoją drużynę, wzmacniać swoją drużynę, debuffować wrogów i to od was w sumie będzie zależało, czy na przykład taki konstrukt was zabije i waszą drużynę, jeżeli nie rzucicie mu korzonek. Więc cała odpowiedzialność leci dla was, a gra druidem naprawdę nie jest prosta, jeżeli chodzi o porównanie z innymi klasami. Ponieważ no, rycerz sobie stoi i nic nie robi, a druid musi ogarniać dosłownie wszystko. I jeżeli jest jakiś błąd, leci to na wasze konto, więc musicie mieć no silną psychę i trochę ogarniać. Więc możecie zapomnieć, że grając druidem będziecie mogli pójść sobie zrobić tosty do kuchni. No niestety nie, druidem trzeba być cały czas skupionym. No i teraz pytanie, jakie są zalety druida i czy w ogóle jakieś są? Okazuje się, że tak, i druid też jest całkiem fajną opcją, ponieważ ma kilka... przede wszystkim kilka bardzo fajnych zalet. Po pierwsze, potrafi więcej niż inne klasy postaci. Jako jedyny potrafi się leczyć, co daje mocne, duże możliwości. Przede wszystkim możemy sobie zrobić watachę, którą będziemy mogli leczyć i nie będziemy musieli polegać na motylku, który, no, nie zawsze leczy. Po drugie, druid potrafi zrobić bossy, o których inni mogliby pomarzyć. Druidem mamy możliwości, mimo że dostał nerfy ostatnio, mamy możliwości zrobienia naprawdę bardzo fajnych rzeczy. W sensie tak, dajemy korzonki wrogowi, dajemy sobie heala, możemy wytrwać ile chcemy tak naprawdę, nie mamy jakichś ograniczeń, więc stoimy w tej walce, robimy te bossy i możemy osiągnąć naprawdę bardzo dużo. Problem druida jest tylko taki, że on wszystko robi mega wolno. Naprawdę, jeżeli magiem ognia zrobimy sobie grupkę 5 sekund, to druidem będziemy się z tym męczyli 4 minuty, więc tutaj trzeba mieć dużo cierpliwości. Ale najważniejszą rzeczą jako druid jest to, że zawsze mamy slota. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja, powtarzam, kiedy prowadzą wyszukiwarkę drużyn, jeszcze tego no, nie mogę przewidzieć. Ale obecnie druidzi są rozchwytywani. Jak wchodzicie na serwer druidem, to prawdopodobnie już od razu macie propozycję, żeby iść na jakiegoś bossa. Każdy potrzebuje druida, a przez to, że mało kto gra druidem, druidów jest mało, no i ludzie biją się o druidów. Więc możecie na przykład, oczywiście nie polecam takich zachowań, ale możecie sobie za darmo wchodzić na płatne instancje i możecie troszeczkę sobie wykorzystywać. No i możecie sobie wybierać, do jakiej drużyny dojdziecie, no bo praktycznie jesteście rozchwytywani, więc druid jest spoko opcją. No i tak w sumie przedstawiają się wszystkie klasy postaci w taernie, przelecieliśmy przez wszystkie, no i nie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie z tytułu, czyli jaką klasą postaci powinniście grać. I no dalej na to nie odpowiem, ale zrobimy sobie takie małe podsumowanie, które myślę może wam troszeczkę wszystko rozjaśnić i inaczej spojrzeć na sytuację. Jeżeli chcecie mieć największy damage w grze, naprawdę sporo bić i nie mieć jakichś większych problemów z robieniem questów, to Mago Ognia jest dla was. Jeżeli jednak nie chcecie być papierem, czyli nie padać na strzała, tutaj myślę, że lepszy będzie Barbarzyńca. Jeżeli gracie solo, Mago Ognia. Jeżeli gracie z rycerzem, Barbarzyńca. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli nie interesuje was damage, jeżeli chcielibyście zagrać sobie debufferem, no to tak. Łucznik przede wszystkim jest fajną hybrydą wszystkiego, jest samodzielny, potrafi zrobić bardzo dużo sam i też nie ma większego problemu w drużynie, dobrze się odnajduje. Voodoo jest po prostu mocniejszym debufferem, więc jeżeli stawiacie na największy debuff w grze, no to Voodoo jest idealny dla was, a też możecie robić bardzo fajne rzeczy na bossach, solo. No a Sheet jest po prostu alternatywą. Jeżeli łucznik ani Voodoo wam jakoś bardzo nie pasują, chcecie bić na blisko, mieć bardzo fajne ataki, fajne animacje, niekoniecznie być dużo słabszym, ponieważ Sheet jest po prostu inny, no to ta postać jest też dla was. Jakby przetestujcie sobie ją, może właśnie ta postać będzie dla was idealna. Jeżeli jednak zostajemy przy wsparciu i chcecie po prostu nie poświęcać zbyt dużo czasu na grę,
no to rycerz będzie idealny. Rycerz jest drużynowy i rycerz nie musi zbyt dużo robić, drużyna robi wszystko za niego. Ale gra solo to serio jest katorga rycerzem. A jeżeli natomiast chcecie więcej czasu poświęcić na grę, skupić się na niej, skupić się na każdej walce, czerpać jakby wiecie maksimum gameplayu z gry, dodatkowo nie mieć żadnych problemów ze slotem, mieć fajną watachę, która nie będzie musiała mieć tego wieprzonego motylka w drużynie, który będzie was leczył, ponieważ wy to wszystko będziecie robili, chcecie po prostu ogarniać, no to Druid też jest ciekawą opcją dla was. No i szanowni państwo, tak oto prezentuje się mój film pod tytułem Kim powinniście zagrać w Broken Ranks. Zdaję sobie sprawę, że na przykład Line zrobił to samo, tyle że on tam po prostu tabelkami pokazywał wszystko przez ponad 20 minut. Co za tym idzie, no ja zrobiłem krótszy format, wydaje mi się, że bardziej przyjazny dla nowych graczy, więc jeżeli wam się to spodobało, no to możecie stać oczywiście kciuka, napisać w komentarzu swoje opinie, no i także jak znaleźliście jakieś błędy, a na pewno znaleźliście, no to napiszcie o tym w komentarzu, ale nie bądźcie zbyt wulgarni, dobra? Umówmy się. Zapraszam także do subskrypcji kanału, ponieważ Broken Ranks będzie póki co główną serią na kanale, będzie tutaj więcej filmów z tej gry, więc myślę, że warto. No i tyle, do zobaczenia, papa, cześć. Też Discorda zapraszam, Discord jest zajebisty, link w opisie, tam są fajne rzeczy, śmiejemy się, piszemy, wszystko. Naura!